Dobrze, proszę, witam Państwa i zapraszam na cotygodniowe podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. A w poniedziałek mówiliśmy o tym, że prawie 17 tysięcy złotych zebrano podczas tegorocznej edycji Przyjaciele Dzieciom Malowanie Bombek. Dochód z licytacji zostanie przekazany na rehabilitację i zakup wózka inwalidzkiego dla rocznej Mariki Załęckiej, cierpiącej na rdzeniowy zanik mięśni. Była to już 12. edycja akcji Przyjaciele Dzieciom Malowanie Bombek. Znani radomianie, samorządowcy, artyści, dziennikarze malowali bombki dla rocznej Mariki Załęckiej. Dziewczynka cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. Myślę, że po raz kolejny pokazaliśmy, że potrafimy w takich momentach zrobić coś niesamowitego. Zakładam, że ta kwota, ta wartość pozyskana z licytacji będzie po raz kolejny rekordowa. Pomożemy młodej radomiance, która tego potrzebuje. Ona naprawdę potrzebuje naszej pomocy, a my dziś możemy jej dać coś wielkiego, jednocześnie pokazując taki wielki gest serca. Pomalowane bombki trafiły na licytację. W tym roku do zlicytowania było około 40 bombek. Największą kwotę uzyskała bombka wykonana przez prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Licytacja była bardzo ostra, tak? No udało mi się kupić za 2000 zł bombkę namalowaną przez pana prezydenta. To już można powiedzieć, jest kolekcja, bo ja już kiedyś kupiłem jedną. No nie pamiętam, 2, może 3 lata temu kupiłem też bombkę pana prezydenta Witkowskiego i to już będzie taka druga do kolekcji. Najwięcej bombek, bo aż 4, zlicytował Lech Barszcz, prezes spółki RTBS Administrator. Wśród nich znalazły się bombki triofilmowe, wykonane przez Michała Budzisza, pracownika łaźni, i jego córkę. Kolekcja od paru lat jest gromadzona, aczkolwiek chcę powiedzieć, że część bombek wydałem na inne kolekcje już, na inne licytacje. Także zmieniają właściciela. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także bombki wykonane przez wiceprezydent Katarzynę Kalinowską i jej córkę. Ich bombka została sprzedana za 1100 zł. Licytacja bombek pomalowanych przez znanych radomian odbyła się w przerwie świątecznego koncertu zespołu Klecmafor. W Radomiu zainaugurowano budowę 124 mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Lokale powstaną przy ulicy Tytoniowej. Pierwsze klucze nowi lokatorzy otrzymają jesienią 2021 roku. Budowę 124 mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus zainaugurowało symboliczne wbicie pierwszej łopaty. Działka, na której powstanie osiedle w Radomiu, znajduje się przy ulicy Tytoniowej. Średnia powierzchnia mieszkań wyniesie ponad 50 metrów kwadratowych. Wśród powstających lokali są i kawalerki, i mieszkania czteropokojowe. Powstanie także parking samochodowy na 124 miejsca. Te pierwsze 124 mieszkania pokazują jednoznacznie, jakie są potrzeby również takich ośrodków jak Radom, bo warto tutaj w tym momencie zaznaczyć, że przy tym wstępnym naborze do programu zgłosiło się aż ponad 2000 rodzin, które są zainteresowane tym, aby otrzymać mieszkanie i finalnie poprzez spłatę stać się jego właścicielem. Teren, na którym powstaje inwestycja, został wskazany przez radomski samorząd. Jak przyznaje prezydent Radosław Witkowski, realizacja programu Mieszkanie Plus to inwestycja, która wpisuje się także w samorządowy program Radom dla Młodych. Chcę, aby te 124 mieszkań, które tutaj dla młodych radomian powstanie, to był dopiero początek. Jesteśmy gotowi przedkładać PFR-owi kolejne projekty, kolejne propozycje nieruchomości, na których PFR może realizować program Mieszkanie Plus i na pewno będziemy to w najbliższych miesiącach czynić, bo chcę, aby tych mieszkań było jak najwięcej, bo młodzi radomianie potrzebują jak najwięcej tanich, ale również komfortowych i dobrych mieszkań. Zainteresowanie programem Mieszkanie Plus w Radomiu jest ogromne. Jak przyznaje Mirosław Barszcz, prezes zarządu spółki Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości, na jedno mieszkanie jest 20 chętnych, ale kryteria, jakie będzie trzeba spełnić, aby móc się ubiegać o mieszkanie, radomianie mają poznać dopiero na początku 2021 roku. Wnioski o te mieszkania będą przyjmowane, myślę, z początkiem 2021 roku, zazwyczaj to jest kilka miesięcy, pół roku przed oddaniem inwestycji.
No i tutaj główną rolę będzie, mam nadzieję, pełniło miasto. My też każdą naszą inwestycją chcemy się wpisywać w lokalną politykę mieszkaniową i to miasto będzie określać te kryteria, powiedzmy sobie, pierwszeństwa, jeśli chodzi o przyznawanie tych mieszkań. Radom jest drugim miastem w województwie mazowieckim, w którym rozpocznie się budowa mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Pierwsze klucze do mieszkań według zapowiedzi mają być wręczone w październiku 2021 roku. Nie udało się na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej uchwalić budżetu Radomia na 2020 rok. Głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości został odrzucony i projekt uchwały budżetowej na przyszły rok, i projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej. Sesja Rady Miejskiej trwała do późnych godzin wieczornych. Zakończyła się odrzuceniem przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają większość w Radzie, projektu budżetu Radomia na przyszły rok. Głosowało 25 radnych, 11 było za, 14 przeciw. Radni PiS mieli żal, że prezydent Radosław Witkowski nie spotkał się z nimi, żeby porozmawiać o zgłoszonych przez nich propozycji do budżetu. W pewnym momencie przewodniczący klubu radnych PiS wyraził opinię, że lepiej by było, żeby budżet Radomia uchwaliła Regionalna Izba Obrachunkowa. Ale to oznaczałoby cięcia wydatków, bo RIO podeszłoby do radomskiego budżetu matematycznie. Podczas sesji prezydent przypomniał, że Radom, podobnie jak większość samorządów w kraju, musi zmagać się ze skutkami decyzji rządowych i zmian ustawowych. Według prezydenta ze względu na zmiany w podatku dochodowym dochody miasta będą o 30 milionów złotych niższe. Zbyt niska jest także subwencja oświatowa. Przypomnijmy, że zgodnie z przygotowanym projektem przyszłorocznego budżetu dochody miałyby wynieść 1 miliard 395 milionów złotych, a wydatki 1 miliard 483 miliony złotych. Na inwestycje miałaby zostać przeznaczona kwota 236 milionów złotych, z czego większość to inwestycje kontynuowane. Rada Miejska ma czas na uchwalenie budżetu Radomia na przyszły rok do 31 stycznia. Jeżeli tak się nie stanie, to budżetem Radomia zajmie się Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni PiS nie przyjęli także projektu wieloletniej prognozy finansowej. Za było 11 radnych, przeciw 13. Radni PiS nie zgodzili się także na podwyżkę stawek za odbiór odpadów komunalnych w naszym mieście. To oznacza, że magistrat będzie musiał znaleźć w przyszłorocznym budżecie Radomia dodatkowe 15 milionów złotych na obsługę systemu segregacji odpadów. To była trzecia próba ustalenia nowych stawek za odbiór odpadów komunalnych w Radomiu, które mają obowiązywać od stycznia 2020 roku. Trzecia nieudana. Po raz pierwszy radni nie zgodzili się na podwyżkę stawek o 120%. Za drugim razem radni PiS nie zgodzili się na podwyżkę w wysokości 77%. Sytuacja powtórzyła się w poniedziałek podczas sesji Rady Miejskiej. Trudno znaleźć miasta w Polsce, w których nie zaplanowano na przyszły rok podwyżek opłat za śmieci. Ale radny Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kuźmiuk znalazł. Według niego to Sosnowiec. Niestety to nieprawda. Jak poinformowano nas w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, miejscowi radni uchwalili podwyżkę stawek za odbiór śmieci od 1 stycznia. W Warszawie na przykład radni uchwalili opłatę ryczałtową za domy jednorodzinne 94 zł miesięcznie i ryczałt za mieszkania, który wynosi 65 zł. Mówiąc inaczej, opłaty nie będą powiązane z metrażem lokalu. W Radomiu jak na razie nowych stawek za odbiór śmieci nie udaje się przyjąć. Stanowczo na nie są radni Prawa i Sprawiedliwości. Magistrat także stanowczo mówi, że poniżej 77% w swojej propozycji nie zejdzie. Jeżeli obie strony nie osiągną porozumienia, to w tej sytuacji miasto będzie musiało znaleźć w budżecie na przyszły rok w wydatkach bieżących dodatkowych 15 milionów złotych na obsługę systemu segregacji i odbioru odpadów. Konrad Frysztak, poseł Koalicji Obywatelskiej, pyta ministra infrastruktury o sytuację i przyszłość dworców PKP w Pionkach. Dworce kolejowe Pionki Główne i Pionki Zachodnie zostały zamknięte z dnia na dzień. Zamknięcie dworców i kas spowodowało dużą dezorientację pasażerów, którzy na próżno szukali jakichkolwiek informacji o powodach zamknięcia dworców. Dlatego burmistrz Pionek i radni poprosili o interwencję Konrada Frysztaka, posła Koalicji Obywatelskiej. Skieruję na ręce pana ministra infrastruktury pytania dotyczące tego, jaka jest przyszłość dworca głównego w Pionkach, ale również dworca zachodniego, bo oba te dworce wpisane są do projektu, do programu budowy dworców na linii Dęblin-Radom na lata 2017-2020. Jak podpowiada kalendarz, już za niespełna dwa tygodnie rok 2020, a prace budowlane nie rozpoczęły się na żadnym z tych dwóch obiektów. Radny Pionek Grzegorz Wąsik zwraca uwagę, że Pionki są miastem specyficznym, podzielonym torami kolejowymi. Te dworce, wiadomo, no, one muszą funkcjonować przede wszystkim dlatego, że no, mieszkańcy najczęściej właśnie dojeżdżają do Radomia. Jest tych pasażerów dużo. Ja myślę, że koleją powinno
zależeć na komforcie podróżnych. No a w tej chwili mamy sytuację taką, jaką mamy. Poseł Konrad Frysztak ma do ministra infrastruktury także pytania o stan przygotowań do budowy dworców. Chciałbym wiedzieć, jaka jest sytuacja dotycząca przygotowania dokumentacji, sytuacja inwestycji, czy jest planowane rozwiązanie zastępcze dla mieszkańców Pionek, jak chociażby kontenerowe rozwiązanie na czas miesięcy zimowych, to którym mogłyby funkcjonować kasy, ale również mogłaby funkcjonować poczekalnia dla oczekujących, bo na tym dworcu nawet nie ma wiatr, które by w sposób taki stały ochraniały, przede wszystkim z tamtej strony ochraniały podróżnych. Według kategorii PKP dworzec Pionki Zachodnie to dworzec lokalny, korzystają z niego pociągi kolei mazowieckich i przewozów regionalnych. Ponad 5 milionów złotych na rozwój e-aptek szpitalnych otrzymał ze środków unijnych Radomski Szpital Specjalistyczny. W ramach projektu szpital zakupi m.in. wyposażenie, komputery i terminale danych. Umowę dotyczącą unijnego dofinansowania na rozwój e-aptek szpitalnych podpisali Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza, Jerzy Zawodnik, wiceprezydent Radomia i Marek Pacyna, dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Radomski Szpital Specjalistyczny podpisują dzisiaj umowę na informatyzację Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, uzyska dofinansowanie w kwocie 5 113 617 zł 68 groszy. Podpisana w piątek umowa jest trzecią dotyczącą dofinansowania dla Radomskiego Szpitala w tej perspektywie unijnej. Otrzymaliśmy środki na doposażenie oddziału kardiologii, dostaliśmy pieniądze na informatyzację naszego szpitala, odpowiednio 2 miliony, 11,5 miliona, teraz ponad 5 milionów, więc jest to pokaźna kwota na inwestycje w Radomskim Szpitalu. I chciałem także podziękować całemu samorządowi województwa mazowieckiego za takie przychylne spojrzenie na Radomski Szpital Specjalistyczny. Lista zakupów, które pochłoną ponad 5 milionów złotych, jest długa. Pieniądze te wykorzystamy na informatyzację aptek, dostosowanie programu aptecznego do wdrażanych e-usług, na które też dostaliśmy środki od Zarządu Województwa Mazowieckiego. Zakupimy dodatkowe oprogramowanie, UPS-y. Pozwoli to nam na skrócenie drogi podawania leku od apteki do pacjenta oraz usprawni gospodarkę lekami. W piątek także została podpisana umowa na blisko 1,5 miliona złotych unijnego dofinansowania na wymianę pieców w gminie Magnuszew. Mieszkańcy gminy wymienią stare piece węglowe na ekologiczne kotły. Będzie to 106 nowych instalacji. To wszystko w przeglądzie najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Za chwilę sport i pogoda. Zapraszam. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.